To jest zawsze taka wyjątkowa chwila, kiedy na sali znajduje się tyle fantastycznych umysłów i takie talenty. Stypendia burmistrza Pruszcza Gdańskiego przyznano. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. Po raz kolejny najzdolniejsza młodzież została doceniona. Dzisiaj 68 dzieciaków dostało stypendia, gimnazjalistów i licealistów. Mamy dwie kategorie, za wyniki w nauce i za sport. Rzeczywiście jest to taka prawdziwa elita, bo niełatwo to stypendium dostać. Najzdolniejsze dzieci i takie, które naprawdę chcą się uczyć, z tego korzystają. Mam nadzieję, że te pieniążki, które otrzymają, przypomnę, gimnazjaliści 150 zł miesięcznie, licealiści 200 zł miesięcznie, że te pieniążki wykorzystają na dobre cele i na trochę przyjemności. O stypendia nie jest łatwo, ale ciężka praca się opłaca. Co mają do powiedzenia młodzi stypendyści? Praca jak zawsze ciężka, na zawody trzeba było jechać w okolicy Białegostoku, ale jak widać to się opłaciło. Na razie pozbieram na jakiś większy cel, może na motor. Jestem bardzo zadowolony ze stypendium i moim zdaniem dosyć zmotywowało mnie do pracy w tym półroczu. Stypendia burmistrza Pruszcza Gdańskiego to nie pierwsza taka inicjatywa. Od wielu lat przyznajemy te stypendia też. Dzisiaj mieliśmy chociażby takich stypendystów, którzy po raz siódmy już odbierali stypendium. Już trzeba wiedzieć, że tak powiem, kolejne pokolenie stypendystów. Ponad 10 lat już ta tradycja w Pruszczu występuje. Wręczenie nagród uświetnił pokaz niecodziennej żonglerki w wykonaniu Łukasza Karasia. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Polecamy również zobaczyć. Goszyńska świetlica odmieniona przez Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną oraz konferencja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Porozumienie Burmistrzów. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.